No i teraz mamy odliczanie 3, 4, 5 czerwonych świateł. Światła gasną i ruszamy. Świetny start buliona. No i przerwało się lekko, Tak, widzę, że przerwa. się Jacob przebił się na trzecią lokatę. Matt spada na czwartą i tam obrócony Abes, jeżeli się nie mylę. Abes, Zimalek, Olivier, ajajaj, pechty kierowców, ale mamy safety car. Przepraszam, niestety problemy natury technicznej nie pozwoliły mi skomentować tego startu. Jeszcze Olivier, ojojoj, pech kierowcy Mercedesa. Mamy samochód bezpieczeństwa, więc. O, jeszcze tutaj jaki tłok. Oj, zobaczymy. Dosyć duży odstęp zachowują kierowcy, no ale zobaczymy. Dojazd do Raskas, a jeszcze przytrzymuje, zobaczymy. Wyjeżdża z ostatniego zakrętu. Jeszcze trzyma, zobacz, zobacz, jeszcze trzyma, What dopiero the? teraz rusza. A więc No to wracamy. ciekawe. Oj, Olek Oj, jeszcze. Olek dostał piątkę za kolizję z Matem, ale to Mat musiał uderzyć. Oj, blisko streaming z Matem, mogło tam dojść do nieprzyjemnej kolizji. Tam McLaren, jakiś chyba Celsix bardzo blisko Smerka był. Ale na razie nic się nie zmienia, Oj, chociaż po. lotka Alfy poleciała, czyli Tak, to chyba będzie. Szymik spadł nam o jedną pozycję. Polida jest akurat na pozycji Oj, piątej. Smerek też stracił lotkę, uderzył swojego teammate'a Ale tu prosto jest chyba tył. ciasno teraz w nawrocie. Gracek walczy z rzecznikiem, Oj, ależ dużo ależ tam kolizji. jest ciasno, oj, oj, oj. Ależ Bardzo tam mogło ciasno. być. Tam jeszcze Praktycznie Bisu próbuje wykorzystać. sześć bolidów blisko siebie wtedy jechało. Oj, tam jeszcze widzę. Bisu atakuje od wewnętrznej, no A jeden tylko Jebisu save'y obrócony. zrujnował. I. No pech, Oj, pech. Celsix obrócony! A ręcznik jeszcze próbuje to wykorzystać, ależ manewr! O, Oj, jeszcze oj, oj, to ale tutaj stoi! karambol. Co się Sześć dzieje? bolidów. Ktoś tu w ogóle powrotu na toru rzutu, chyba ręcznik był. Chyba tak, no nie wiadomo. Albo Gracek. No tak puszcza wszystkich, no nie wiadomo, ale tam. No spory karambol, ale to się zaczęło wszystko od kolizji Smerka z Celsixem. Wtedy 10 sekund. Nie no, to jest knockout, a tymczasem Max nam wyprzedza i po raz kolejny kolizja i znowu McLaren obrócony przed najwolniejszym nawrotem. Oj, trochę taki niebezpieczny powrót na tor, ponieważ mógł Szymiksa skasować. No, tam kontakt między tymi kierowcami, no bardzo niebezpieczny teraz. No do tabak od zewnętrznej i od zewnętrznej do tabak, brawo! Ależ się tłuką kierowcy Renault i Alfy. Pozycję. A tymczasem ma wyprzedza ręcznika. I czy jeszcze Nie broni Jacob się kierowca Racing broni Pointa. się. No przeciw. No i Oj, Zimalek się wypadek. wycofuje i wirtualny samochód bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do jego teammate. Jego teammate prezentuje naprawdę świetne tempo. No i nie walczy o podium w Tak. końcu. No i zobacz, że ręcznik teraz może wykorzystać to ten fakt, że jest wirtualna neutralizacja i zjeżdża nam do alei serwisowej. Można powiedzieć, że VSC to troszeczkę uratowało, ponieważ nie straci aż tak dużo pozycji. Nie, nie straci, wyjedzie na pozycji 9, więc w punktach Tak jest. będzie. Chociaż tak, wyjedzie 9, Ari jest troszeczkę daleko. Wracamy już do ścigania, więc to było bardzo króciutka neutralizacja. Opa. I ręcznik nam się I wycofuje i ręcznik i safety car. safety car. Sekcja Gdzie basenowa. nam się zbił sekcja basenowa, więc no. Tu można powiedzieć troszeczkę nam krzyżują się sprawy. I Polida ma drive-thru. Ajajaj. Modern nam zjeżdża. Kali Zapomniał nam zjeżdża. pilnować delty. A I Szymix wrócił zjeżdża w tym do czasie. Mercedesa.
Oj, ale teraz nie odbędzie tego pitstopu, no chyba, że... Znaczy, no, pitstop odbywa, ale kary nie odbędzie. Dopiero jak skończy się neutralizacja. Tak, no ale zobaczymy. Safety car zjedzie nam na tym okrążeniu. Już właśnie Bullion jest wraz z Cassie, jeszcze tutaj blokuje. Troszeczkę kierowców zygzakuje. I dopiero teraz na Mateusza. Kierowca Mercedesa. Oj, będzie błyn z przepuszczeniem. Oj, będzie. Ale na szczęście są chyba duchami ci dublowani kierowcy, także tutaj no tak. Problemu raczej nie będzie. No ale Mat traci już. Jezu, traci. Ale tutaj jest młyn straszny. Kubi nam chyba wyleciał. I Max wraz z Szymiksem walczą. Ależ tu jest łyn, zobacz ile tu jest bolidów. Tak, tu jest strasznie dużo bolidów. I Szymiks nam się przebił na czwartą pozycję. Kasynie i teraz do Mirabo. I wirtualny i samochód Max bezpieczny. Max! Max w Sandevo wypada nam z wyścigu, czyli do dziesiątki. Chciał pan dojść do tak, kontaktu do między tak, tak. A Maxem. Prawdopodobnie. No chyba, że on sam przestrzelił. Kto wie. Możliwe, choć bardziej obstawiałbym jednak walkę z Olkiem, ponieważ Olek ma uszkodzoną nam drugą lotkę. No ale na razie. Lider klasyfikacji generalnej, mistrz sezonu drugiego i trzeciego zmierza po siódme z rzędu zwycięstwo. To jest po prostu knockout, to co on robi w tym momencie, w tej chwili. Wyjeżdża nam z Raskas, teraz Anthony Noakes, no i jest na prostej startowej. No i Bullion zwycięża Grand Prix Monaco. Oliwiec Karol 3 sekund, drugi tam dojedzie Matt. I trzeci, chociaż tu jeszcze Drag Race nie, na końcu, ale... 6 sekund. Tak, miał 6 sekund, ale i tak stracił 21 tysięcznych. O, Szymiks znalazł kasę jeszcze tam kontakt z barierką. Dojedzie tam w tej lokacie, ale zobaczymy jak te kary ułożą. Zobaczmy, Olek czwarty. Czwarty jednak Polida, wow, brawo. Bardzo...